Paweł Kołodziej po wygranej z Markiem Kręsem. Paweł, pamiętam, jak byliśmy ostatni raz u Ciebie w gymie, powiedziałem, że Ty mówiłeś, że nie znasz swojego rywala, ja powiedziałem, że dwie rundy, wybadasz go w trzeciej knockout, powiedziałeś, że tak byś chciał i tak jak chciałeś, tak zrobiłeś. No, dzięki za wszystko. Fajnie, bardzo się cieszę, że skończyło się przed czasem. To jest miłe, że nie trzeba się męczyć 12 rund, także... Jedyny tylko taki minus tego, że po prostu nie sprawdziłem się swojego przygotowania na zmęczeniu, jak boksuję, a chciałem sprawdzić. I fajne są momenty, kiedy przeboksuje się walkę na pełnym dystansie, ponieważ wyciąga się z tego wnioski i jest jakaś nauka, ale przed czasem też walki są potrzebne, bo nabiera się pewności, także widzę plusy po tej walce duże. No właśnie, rywal atakował, ale to Ty dzisiaj wystąpiłeś w roli rzeźnika. Druga efektowna wygrana przed czasem. Pracujesz nad siłą? No powiem mało pracuję nad siłą. Bardziej, ja jestem taki, trener mówi, że jestem bardzo silny sam w sobie taki, dlatego właśnie chcę nauczyć teraz się rzucać ręce z luzu i wtedy jest taka siła największa wtedy. Bo ja jak się spinam i biję, chcę mocno trafić, to wtedy ten cios nie jest taki silny, nie jest tak dynamiczny. A kiedy rzucam ręce luźno, a tak będę teraz chciał boksować, to ciosy będą jeszcze mocniejsze. Posadziłeś go pierwszy raz na deski i to był chyba ten decydujący cios prawą ręką, a wiemy, że z tą prawą ręką miałeś tam drobne problemy, tak, w przygotowaniach? Tak, miałem, nikt o tym nie wiedział, tylko najbliżsi trener, promotorzy. Trochę mnie boli, ale myślę, że mam dobrego lekarza w klinice i myślę, że rehabilitacja będzie przebiegała pomyślnie. Teraz krótki odpoczynek i 26 czerwca Krynica, tak? Taką mam nadzieję i tego sobie życzę. Wcześniej byłeś młodzieżowym mistrzem świata w WBC, potem IBC, teraz trzeci pas WBF. Co te trofea dla Ciebie oznaczają? One oznaczają dla mnie dużo. To jest, może nie są najbardziej prestiżowe pasy, ale bardzo się z nich cieszę. Naprawdę jestem dumny, że je zdobywam. I są to kolejne kroki, kolejne schody w mojej karierze. One przybliżają mnie do walki o pas ten najbardziej prestiżowy i myślę, że niedługo to będzie w moim zasięgu.